Dzisiaj zajmiemy się nowością od Apple Mac Mini M4 procesor M4 10-rdzeniowy, zintegrowany układ graficzny również 10 -rdzeniowy. 16 giga RAMu 256 GB pamięć. Sprawdzimy, jak się sprawuje w pracy, zobaczymy jakie ma zalety, a przede wszystkim czy cena w Polsce jest adekwatna do jego możliwości. W opakowaniu znajdziemy Mac Mini. Plus kabel zasilający. Dobrej jakości, naprawdę dosyć długi kabel, porządnie wykonany. Mac? M4 to wszechstronne urządzenie. Dla gracza, dla zastosowań multimedialnych, dla, dla montowania filmów, dla grafika, dla programisty. Myślę, że na nim nawet sobie w Blenderze też się pobawimy. Czy jakaś prosta, biurowa praca. Więc widzicie, że to jest naprawdę ciekawy komputer. Tylko z tym, że dla. Programisty dla osoby, która montuje filmy i dla, do blendera bym tutaj polecał wersję 32-gigową, z tym, że to jest dopłata jakichś 2000 zł. Czas na kilka benchmarków. Mam benchmark Blackmagic Rough Speed Test, który pokazuje wydajność przy pracy na plikach RAW. W różnych rozdzielczościach, więc tymi kilkoma krzyżykami ja bym się nie przejmował, bo ten komputer jest dedykowany bardziej dla młodych twórców, dla twórców internetowych, którzy szukają jakiegoś dobrego, wydajnego komputera w dobrych pieniądzach. I myślę, że yy, sprawi świetnie. Jedyne, co mogłoby być tu delikatnym wąskim gardłem to 16 giga ramu, ale 90% użytkowników to wystarczy, podejrzewam potencjalnym. Tutaj przy montażu na różne socjalki czy Instagram, TikTok, YouTube, w większości z nas montujemy materiały w MP4. Nieliczni obrabiają rawy, swoje filmy tworzą. Mamy benchmark Cinema R23. Wybrałem go ze względu na to, żeby wam pokazać, jak ten procesor jest mocny w stosunku do procesorów Intela i AMD. Jak widać, Apple M4 bije Intela Core i 9 i AMD Ryzen 7 w multikorze. Mhm. Tylko te drippery praktycznie dają mu radę AMD i jeden Intel, jak widać tutaj, Xenon. Ale to są już z innej bajki procesory, które może już te Pro, czy te już z, z MacBooku w Studio mogłyby konkurować z nimi. Dobrze, teraz jeszcze oczywiście pojedyncze rdzenie. Tu mamy pokazane jak to wygląda. Widać, że tutaj ma pierwsze miejsce w stosunku do innych procesorów, więc pokazuje, jak wydajny mamy tutaj Benchmark Blender. Pokazuję taką ciekawostkę, bo każdy który w temacie blendera, każdy sobie na swój sposób je przetworzy te dane, wyciągnie z nich wnioski, więc jako taką ciekawostkę, po prostu tutaj wspominam o nim. Mac Mini, który jest rzeczywiście mini. Malutki w ręku się mieści ale za to potężny. Niektórzy mają ból, pewien ból, że ten przełącznik jest od spodu. Ale w praktyce większość użytkowników tego typu sprzętów i tak usypia ten komputer. Ten komputer wody się usypia i tyle. Tak mu używają energii. A jak się wyłączy, to przede wszystkim wtedy, jak nie ma prądu. Przede wszystkim w ten sposób to wygląda. Więc dla mnie to nie jest żadna wada. A poza tym on nie waży, nie wiadomo ile, no zawsze można go unieść i włączyć. No i tak jak koleży, to jest intuicyjnie ten przełącznik można wyczuć, włączyć ten komputer. Wiem, są już wariaci, którzy na drukarkach 3D takie nakładki obok druku, takie specjalne przełączniki, że tutaj się stawia na to i można naciskać od góry. Tu chciałem poruszyć jeszcze jedną kwestię. Dla czytnika kart. Nie to nie boli. Można dokupić sobie taką przystawkę, na którą stawiamy ten komputer i to wygląda dosłownie tak jakby była od tego jak akcesoria od Apple'a, akcesorium. I podpinamy sobie po USB-C. Mamy wtedy normalnie czytnik kart, mamy zwykłe USB i jest miejsce na y, zamontowanie dysku M2. Więc mamy dodatkowy dysk na dodatkowe pliki. Dla mnie świetna sprawa. I to kosztuje między 400 a 500 zł na polskie. Już można coś takiego dostać. Teraz ja tak krótko o moich wrażeniach skorzystania z tego sprzętu. Na początku zainstalowałem system. Jak uruchomiłem ten komputer? Bardzo prosto pokazany krok po kroku, co masz robić, żeby ten komputer uruchomić, aktywować. Zarączkę prowadzi świetnie. Tu nie masz tym problemu, nawet jak komputery są czarną magią dla ciebie tylko korzystać jako taki zwykły użytkownik, uruchamiasz i korzysta, poradzisz sobie z tym. Nie ma z tym problemu. Później z Windowsa się Trochę dziwnie, ale po paru minutach, po godzinie, dwóch, już zaczynasz jako tako korzystać z niego. Po trzech, czterech dniach, że chcesz ten komputer. Już chcesz mieć Maca. Po dwóch tygodniach, myślę, że to już jest, jak już masz Maca, korzysta za dwa tygodnie, to już myślisz o telefonie O czymś innym, żeby wejść w ten system. Taką opinią się spotkałem. I to jest prawda. Już czuję, ja po tych paru dniach korzystania z tego sprzętu, że tak jest. I no cóż, to jest cel, żeby w tym roku spełnić. Jak się uda spełnić. Nawet pod koniec roku, ale spełnić. Bo chciałbym, żeby to był sprzęt taki właśnie do pracy.